Widać? Widać tam? No, słuchajcie, pan Belfer ma roczek i czas złożyć mu życzenia. Piosenka. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nie mam pojęcia, że to się synchronizuje w montażu, bo tutaj była totalna cisza. I czas nagrać filmik, taki specjalny, rocznicowy. Życzenia możecie składać na dole w komentarzach, a ja zapraszam Cię do obejrzenia całego tego filmu. Uwaga, uwaga, ja swoje marzenia sobie właśnie teraz wymarzam. Roczek pana Belfra i uwaga, a wypiszcie w komentarzach i zostawcie suba, bo wiecie, zbieramy na srebrny guzik. Oby się wszystko spełniło. A, ważne, dlaczego nagrywam ten film? Bo chcę, żebyś, skoro już tu jesteś i skoro już oglądasz i tak dalej, żebyś poznał historię niesamowitej drogi jednego roku. Ile można zrobić w 365 dni? Ile może zrobić zwykły nauczyciel, który nagle stwierdził, a kurde, zróbmy coś szalonego. Zróbmy sobie postać pana Belfra i stwierdźmy, że będziemy uczyli na live'ach wszystkich chemii. Jak to wszystko się zaczęło, dokąd mnie doprowadziło i co jeszcze przed nami? No to co? Zaczynamy tą jazdę bez trzymanki? Bo ja cały czas nie mogę wyjść z wrażenia, jak sobie zrobiłem notatki, ile się wydarzyło w ciągu 365 dni. Pytanie, co ty zrobisz ze swoimi kolejnymi 365 dniami? To co? Poznaj historię pana Belfra. W lutym, jak to w lutym, trzeba było rozpocząć. 19 lutego pojawił się pierwszy post na fejsie. Ja uznaję to jako taki termin narodzin. Uznajmy tego naszego projektu pan Belfer. I później wszystko zaczęło się już z górki. Znaczy, no było też trochę pod górkę, ale na początku z górki. Najpierw była seria prób. Udało się próby, live'a można było wystartować. W ogóle co za poroniony pomysł, że ja chciałem uczyć lekcji na live'ach. Mogę sobie wziąć po prostu kartkę, długopis, ponagrywać, potem wrzucić to wszystko. Po co live'y? Ale co, jak już coś robić, to na wysokiej poprzeczce, na wysoko postawionej poprzeczce i bez lęku, że coś się może nie udać. A nie udawało się wiele razy, ponieważ uwaga, w lutym i marcu nagrywałem 8 odcinków tych naszych live'ów chemicznych, które dzisiaj krążą sobie głównie na YouTubie, bo na fejsie już ciężko jest zeskrolować na dół. Ale na początku wszystko było na Facebooku w formie live'ów. Cała chemia, głównie przed egzaminem, bo zależało mi na tym, żeby moi uczniowie mieli nagrane materiały filmowe, żeby mogli sobie odtworzyć, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, przypomnieć sobie tą całą wiedzę tuż przed egzaminem gimnazjalnym. Wiedza jest aktualna i teraz, i będzie aktualna w przyszłości, także tym się nie martwcie, możecie zawsze te filmiki oglądać, czy będzie szkoła podstawowa, czy z powrotem wrócą do gimnazjum. Nieważne. Chyba, że jesteś w liceum, też możesz oglądać, czy w technikum, spoko. Nawet na studiach słyszałem, że oglądają. Więc to był luty i marzec. 8 odcinków, cała chemia nagrana, mega wysiłek, bardzo długo przygotowanie prezentacji do tego, żeby to miało sens. Tak naprawdę nagrań było 10, dwa się w ogóle wysypały, skończył się internet w szkole, skończył mi się pakiet internetu w telefonie, nie szło tego dokończyć, w związku z tym trzeba było zrobić powtórki. Mam nadzieję, że nadaje. Bo jak nie nadaje, to po co tu jestem? Szkolny internet ostatnio coś nawala. 8 nagrań. 6 marca pojawiły się w sumie pierwsze 2 odcinki na moim kanale na YouTubie. Także luty i marzec, chyba nawet początek kwietnia, został poświęcony na to, żeby w ogóle nagrać całą tą wiedzę chemiczną na do neta. Także wszystko zaczęło żyć. W lutym i w marcu i zaczęło się rozpędzać, zaczęły być lajki przyrastać, udostępnienia i tak dalej. Także przede wszystkim na początku żyłem na Facebooku. Nie na YouTubie, ale na Facebooku. Także zobacz co dalej. Kwiecień. A w kwietniu wystartowała grupa Belfraczki, klasa pana Belfra, do której cię serdecznie namawiam, żebyś tam się przyłączył, ponieważ tam uczniowie pomagają uczniom. Ja czasami tam się wtrącam, podrzucam wam różne zadania, dlatego żeby uruchomić waszą mózgownicę. Także wpadaj na Belfraczki, klasa pana Belfra. W kwietniu również uruchomiłem sklepik z koszulkami. Do tej pory sprzedała się jedna. Co z tego? Ale jakby co, panbelfer.kapsel.pl, tak, taki jest ten sklepik pana Belfra, tam można koszulki kupić. Sami sobie zaprojektowaliśmy ze znajomymi tutaj siedząc wieczorem i wrzuciliśmy, bo w sumie uczniowie chcieli, pisaliście, kiedy będą koszulki, to macie koszulki. A to, że sprzedała się jedna, nieważne, ważne, że jest. Zabawa była przy tym przednia, także spoko, nie? W kwietniu również, uwaga, uwaga, zagadała do mnie Karolina. Karolina napisała na profilu pana Belfra, że jest redaktorką takiego czasopisma dla nauczycieli i dyrektorów TIK w edukacji i czy chciałbym tam opisać to, co tak naprawdę robię, że to jest niesamowite i tak dalej. A ja co usłyszałem?
Mówi, nie no, ja mam napisać artykuł? Okej, spoko, wchodzę w to. Więc zaczęliśmy współpracę, która była bardzo, bardzo owocna i naprawdę bardzo, bardzo mi pomogła. Także Karolina, dziękuję Ci bardzo za to, że do mnie napisałaś, bo to otwarło mi bardzo mocno oczy na wiele różnych możliwości. Bardzo ważne jest to, żeby mieć oczy otwarte i uszy nastawiać dookoła siebie, żeby wysłuchiwać szans na to, żeby z nich skorzystać. W kwietniu również był Pyrkon, na którym byłem razem z synem i co ciekawe, podeszła do mnie jedna fanka. A co? Mam fanki. A co? A co? Wszędzie są fanki. Podeszła i powiedziała, że uczy się ze mną chemii z internetu. A ja powiedziałem, wow. I tak mi to speszyło, że przeszedłem dalej. Prawdziwy youtuber. Ha. W kwietniu również nagrałem pierwszy odcinek Pan Belfer Radzi. Ten dotyczący stresu. Opowiem Wam o tym, jak wytresować swój stres. Akurat przed egzaminem gimnazjalnym wymyśliłem sobie, żeby Wam opowiedzieć o tym, że stres tak naprawdę jest rzeczą fizjologiczną i można sobie nad nim zapanować, jak sobie uzmysłowicie tego, że to Wy jesteście panami stresu, a nie stres panem Was. I przed egzaminem umieściłem na YouTubie właśnie taki filmik, który spotkał się z całkiem fajnym przez Was przyjęciem. Także fajnie, fajnie. A w maju pękło, uwaga, uwaga, 1000 subskrypcji na YouTubie. I uwaga, uwaga, 5000 lajków na Facebooku, a z okazji 5000 lajków na Facebooku stwierdziłem, że zorganizuję coś takiego jak Q&A, więc mieliście okazję zadać mi kilka pytań, na które odpowiedziałem i ten filmik znajduje się gdzieś tam w internecie, więc sobie posłuchajcie. W maju również wydarzyła się niesamowita dla mnie szansa, ponieważ Karolina, o której wspominałem wcześniej, zaprosiła mnie na konferencję. Mogłem stanąć przed, uwaga, ponad 100 dyrektorami z różnych szkół, 100 czy 100? 100? 100 chyba się mówi, dyrektorami z różnych szkół i opowiedzieć im o tym, jak to jest być menadżerem pasji, bo poza tym, że jestem panem Belfrem, to również prowadzę kółko filmowe, o nie, nazwijmy to profesjonalnie, szkolne koło filmowe, któremu poświęcam bardzo dużo czasu i które robi niesamowite projekty. I o tym miałem szansę opowiedzieć przed zebraną publicznością. Po raz pierwszy brałem udział w takiej konferencji, mało tego, po raz pierwszy byłem po drugiej stronie, czyli opowiadacza. Było to dla mnie mega stresujące, ale stwierdziłem, w spoko, jak ktoś chce posłuchać tego od mojej historii, to proszę Was bardzo. I ponoć wszystkim się podobało. Potem przychodzili, gratulowali mi, rozmawialiśmy przez długi czas. Mega ważne dla mnie wydarzenie. Po raz pierwszy wystąpić publicznie przed innymi nauczycielami czy też dyrektorami. To było pierwsze z wielu po kolejnych. Także to wszystko się wydarzyło w maju. Na koniec maja również pojawiła się kolejna seria, kolejny odcinek Pan Belfer Radzi. Ten dotyczący hakowania nauczycieli. To jest bardzo fajna porada, tak żeby Was zmotywować do tego, żebyście wychodzili z inicjatywą. Jak nie wiesz, o co chodzi, to odsyłam Cię do filmiku gdzieś tam na moim kanale na YouTubie. Polecam. Bo zapomniałbym, moi drodzy, maj był też dla mnie bardzo ważnym miesiącem, bo to w maju zostałem przyjęty do niesamowitej grupy Super Belfrzy RP, czyli takiej grupy zwariowanych 150 nauczycieli, która jakby wykorzystuje różnego rodzaju innowacyjne metody do tego, żeby uczyć z różnych przedmiotów rzeczy. Także okazało się, że mogę od nich czerpać tyle wiedzy, bo to są tak niesamowici ludzie, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Że ja tak naprawdę poczułem, że Jezus Maria, ile oni potrafią, że ja chcę się od nich uczyć. Poczułem się tak malutki, jak zacząłem oglądać te wszystkie ich wpisy na grupie. Zacząłem chłonąć, zanim w ogóle coś od siebie dałem, to minęło sporo czasu. Dzisiaj już jest dobrze, ale początki były trudne, ponieważ uwaga, to są ludzie o niesamowitej wiedzy, potencjale, możliwości mnie ogromnie inspirują. Także dziękuję Wam bardzo Super Belfrzy za przyjęcie i cieszę się, że mogę wśród Was być, bo jesteście dla mnie, tak jak już Wam wcześniej mówiłem i gdzieś tam nagrywałem, że jesteście dla mnie po prostu wirtualnym pokojem nauczycielskim. Bardzo się dobrze czuję w tej ekipie. Także pozdrawiam wszystkich Super Belfrów, jeśli to oglądacie. No i przyszedł czerwiec. A w czerwcu stwierdziłem, że zaproszę sobie Anię Esz. Ania Esz to moja absolwentka, która aktualnie studiuje chemię, pewnie już kończy tą chemię, a może jeszcze nie, w sumie nie wiem. I stwierdziłem, że sobie chciałbym z nią poopowiadać, tak żebyście wy mieli świadomość, jak wygląda droga na profilu biochem, że to nie jest, wiecie, łąka i tam opalanko, tylko że to jest naprawdę ciężka praca, żeby przejść cały profil biochem i dojść na studia chemiczne i tam sobie poradzić, to naprawdę jest ciężka praca. Tylko dla ambitnych i tylko dla tych, którzy sobie świetnie radzą z myśleniem ścisłym. Faktycznie tak trochę jest, że no i także na tym live opowiadaliśmy o tym, jak ta droga chemika wygląda w dzisiejszych czasach i porównywaliśmy sobie, jak to było za moich czasów. Było bardzo miło, dzięki Ania, że byłaś. W czerwcu również, moi drodzy, dostałem nagrodę od moich uczniów, od tych fizycznych uczniów w szkole. Te nagrody są dla mnie bardzo cenne, ponieważ w ogólnym głosowaniu na wielu nauczycieli okazało się, że ja jestem jednym z tych, którzy na taką nagrodę zasługuje. To już jest 7 moja statuetka Złotego Belfra. Jestem z nich bardzo dumny i są one wystawione w bardzo ważnym miejscu w moim mieszkaniu. Więc tak, dziękuję Wam bardzo, no, uczniowie, że tego doceniacie to, co dla Was robię. W czerwcu również zostałem, uwaga, uwaga, doceniony szerzej, to znaczy władze gminy doceniły to, co robię dla mojej najbliższej okolicy, czyli że prowadzę szkolne koło filmowe, że stworzyłem z uczniami młodzieżową telewizję kulturalną, Kulturalne TV i dostałem tytuł Animator Kultury 2017. No, niezła nagroda. Taka fajna nagroda to była. Tak ją odbierałem ze sceny i to było super.
Fajnie było. Teraz mam taką ramkę i mogę sobie postawić. A co? I 30 czerwca... 30 czerwca to w ogóle była masakra. Wiecie, że ja 30 czerwca 2017 roku przebyłem 3400 km. Z Lizbony w Portugalii przejechałem do Berlina. Z Berlina akurat mieliśmy wycieczkę nauczycielską, więc na zakończenie roku szkolnego. A, zakończenie roku szkolnego, no właśnie, zakończenie roku szkolnego było dla mnie smutne. Bo to był moment, w którym zamykają mi gimnazjum, w którym zacząłem pracę. I niestety nie było dane mi jej skończyć tam, bo już szkoła się jakby zamknęła. Ale stwierdziłem, że z uczniami musimy to w jakiś sposób uhonorować, więc akurat to było 18-lecie tego gimnazjum, więc nakręciliśmy z moim kołem filmowym taki właśnie dokument dotyczący 18-tki gimnazjum. I było to świetne przeżycie, bo mogłem się spotkać z absolwentami, byli nagrywani, opowiadali o tym, jak wspominają tą szkołę, gdzie są dzisiaj, jaką drogę przeszli i tak dalej. Świetna, świetna sprawa. No, ale smutny moment. A potem pojechaliśmy z nauczycielami do Portugalii i potem na powrocie z Portugalii to wyglądało tak, że z Lizbony przelecieliśmy sobie do Barcelony, Jezus Maria, z Lizbony do Berlina, z Berlina autokarem do Poznania, w sumie do Koziegów, z Koziegów skoczyłem tylko na chwilę do domu się przepakować, do Poznania na pociąg, pociągiem do Warszawy, a tam mnie odebrało dwóch superbelfrów i zawiozło mnie na pierwszy zjazd, tak zwany kuniwent, czyli taki zjazd nasz superbelfrów, który był niesamowitym dla mnie przeżyciem, bo po raz pierwszy mogłem spotkać tych wszystkich wariatów, których znałem tylko z Face'a, mogłem spotkać ich fizycznie. Zostałem niesamowicie przyjęty i polubiliśmy się od... Dzień dobry, to ja, pan Belfer. No, także to był czerwiec. Potem przyszły wakacje. Słuchajcie, w wakacje trochę musiałem zchillować, wyluzować się, ale nie to, żebym tam gdzieś tam leniuchował. W lipcu został opublikowany na moim kanale film Magia Chemii, który serdecznie Ci polecam. Film został zrealizowany we współpracy z Naukowym Kołem Chemików i moim Szkolnym Kołem Filmowym. Jeszcze na koniec czerwca, gdzie jeszcze chodziliśmy do szkoły, normalnie zaprosiłem właśnie uczniów, gdzieś tam napisałem do NKH, czy moglibyśmy wpaść na pokazy chemiczne, bo wiem, że oni to robili świetnie, bo kiedyś jak byłem piękny i młody, to też należałem do tego Naukowego Koła Chemików. I zapytałem ich, czy zrobiliby nam takie pokazy chemiczne. Oni powiedzieli, spoko, nie? Więc nagraliśmy świetny materiał, z czego są oni bardzo zadowoleni. My też, ja też. Więc zapraszam Was, żebyście sobie zobaczyli. Uwaga, magia chemii. Fajne doświadczenie, takie w slow-mo, te wszystkie wybuchy, tam para leci, tam kolorki. Fajne, polecam Wam. Także świetna robota. I to było w lipcu. Co roku musi być Woodstock. Tam trzeba jechać, odpocząć. Tam trzeba być. Ja Wam polecam. Jeżeli będziecie mieli możliwość, to jedźcie na Woodstock, bo tam jest wolność. Muzyka i wolność. Kocham to miejsce. W sierpniu, co się wydarzyło w sierpniu? W sierpniu generalnie rzecz biorąc zapowiedziałem Wam, jakie zmiany gdzieś tam planuję wprowadzić na moim profilu, na kanale itd., itd., co chcę wprowadzić, w ogóle różne rzeczy. Także w sierpień to był taki miesiąc zapowiedzi. Ja trochę odpoczywałem od szkoły, ale nie od innych rzeczy. Więc tam była taka zapowiastka, nie? W sierpniu również dostałem taką ważną informację, że zostałem przyjęty do programu Microsoftu Microsoft Innovation Education Export. Microsoft Innovation Educator Experts, chyba jakoś tak. Po prostu MIE. Po prostu, nie? Jakoś tak skomplikowana ta nazwa jest, żeby mi to nie wpadło do głowy, ale fajnie. Cieszę się, bo w ogóle to też jest kolejna historia dotycząca tego, że trzeba korzystać z szans, które pojawiają się w naszym życiu. Na tej konferencji w maju, na którą zaprosiła mnie Karolina, gdzie mogłem opowiadać o tym, jak jestem menadżerem pasji, spotkałem Agatę, właśnie z Microsoftu, która powiedziała, słuchaj, my chcemy takich nauczycieli jak ty. Weź aplikuj. No, do 15 lipca masz czas. 14 lipca wysłałem aplikację, bo nie miałem czasu jej nagrać, czy w ogóle stworzyć jakichś dokumentów. Wysłałem, w sierpniu dostałem informację, witamy serdecznie w szeregu 122 nauczycieli w Polsce, którzy zostali zakwalifikowani do tego właśnie programu MIE. A to jest ważne, bo za tym będą dalsze konsekwencje szły, więc zapamiętajcie sobie, w sierpniu dostałem informację. No i niestety sierpień skończył się dosyć negatywnie, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, ponieważ mój starszy syn dosyć poważnie złamał sobie nogę, co spowodowało, że wiele moich planów musiało się poprzestawiać na mniej więcej 3 miesiące, bo była operacja i wyjazd do sanatorium, skomplikowana to była sprawa dla nas rodzinnie, więc to wszystko musiało być poukładane inaczej. A tak naprawdę okazało się, że ta jesień, która dopiero przed nami, to jest dopiero jazda z górki totalna, jeżeli chodzi o rzeczy, które się gdzieś tam zobligowałem, że je zrobię, a potem się okazało, że tutaj te rzeczy się nawarstwiły, czyli złamanie nogi mojego syna i różne rzeczy z tym związane. I te rzeczy, do których ja już się zdeklarowałem, że je zrobię i trzeba było to jakoś połączyć. I dwie szkoły, miałem pracować mniej, okazało się, że pracuję więcej, że pracuję w klasie, gdzie muszę uczyć do matury, muszę uczyć w technikum, w zawodówce, w liceum, w szkole podstawowej, w gimnazjum. We wszystkich tych klasach, w trzech budynkach, to są dwie szkoły, trzy budynki, jeżdżenie w lewo i w prawo. Taki był właśnie koniec sierpnia. Szokujący dla mnie. Ale co tam? Powiedziałem, okej, zrobię to.
Zróbmy to. Tu i teraz. No, lekko nie było, ale ogarnęliśmy. Więc słuchaj, co się dzieje we wrześniu? Wrzesień. Wrzesień to miesiąc, gdzie rozpoczyna się reforma edukacji. Czyli wchodzę sobie do niby starej szkoły, ale tak naprawdę nowej szkoły, gdzie zamiast 30 kilku nauczycieli mamy prawie 100 nauczycieli w szkole podstawowej, gdzie z 400 dzieci zrobiło się 1100 dzieci. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość w tej szkole, w której uczyłem wcześniej i trzeba było do niej się przyzwyczaić. Zresztą nie tylko dla mnie, bo dla całego naszego grona pedagogicznego z gimnazjum było to zupełnie nowe. Idzie nam dobrze, ale to jeszcze potrzeba czasu, żeby to zadziałało i działało tak, jak działało kiedyś i działało dobrze. Uczymy się siebie nawzajem i uczniów, i nauczyciele się uczą, i dyrekcja. Skomplikowana sprawa. To nie jest tak, że się przechodzi o tak pach, pach, pach i już jesteśmy na miejscu. Nie, wcale tak nie było. Wrzesień to również miesiąc, w którym zaktualizowałem swoją stronę internetową panbelfer.pl, na którą Cię serdecznie dzisiaj zapraszam. Wpadnij i zobacz, co tam jest. A tam tak naprawdę dodałem całą serię, cały spis treści moich filmików w internecie z tagami czasowymi, gdzie możesz sobie kliknąć w odpowiedni dział, od razu się przemieszczasz na filmiku. Także nie musisz sobie oglądać całego filmiku, tylko interesuje Cię dany temat, pykasz i już jesteś. Tak samo te linki z tagami czasowymi są w komentarzach pod każdym z tych filmików, 8 głównych, które są na necie i pewnie w przyszłości będzie ich więcej. Także aktualizacja strony internetowej to wrzesień, dodanie właśnie tych wszystkich tagów czasowych, żeby łatwiej było Wam się odnaleźć w tych wszystkich filmikach, no i ogarnianie reformy. Wrzesień to też miesiąc, w którym po raz pierwszy miałem okazję zorganizować konkurs na moim profilu. Konkurs wraz z PGA, czyli z Poznań Game Arena, gdzie miałem do rozdania jedną wejściówkę VIP na podstawie konkursu plastycznego. Także zwycięzca mógł sobie pojechać na piątkowe VIP-owskie wejście. Ja akurat nie mogłem być w październiku tam, ale pewnie będę w tym roku. Także konkurs z panem Belferem już pierwszy za nami. Październik, słuchajcie, zaczął się mocnym wejściem. W październiku mieliśmy spotkanie takie fizyczne po raz pierwszy tych 122 nauczycieli z programu Microsoftu, gdzie mogliśmy pojechać do Warszawy i tam byliśmy przyjęci na takiej fajnej konferencji, gdzie po pierwsze były szkolenia, po drugie były fajne spotkania, mogliśmy ze sobą porozmawiać i tam wydarzyła się bardzo fantastyczna rzecz, ponieważ uwaga, szefowa agencji marketingowej, która prowadzi całe profile social media i tak dalej Microsoftu, oceniła tak naprawdę to, jak działam w social media. I co powiedziała? Robisz to, panie Belfrze, dobrze. Inni powinni się od ciebie uczyć. A ja co wtedy mówię? Tak, powinni. I w związku z tym miałem okazję po pierwsze być przeanalizowany i oceniony całkiem pozytywnie, że jest grupa, że jest Instagram, że jest Facebook, że w ogóle spoko, nie? Że jak na poziomie nauczycielskim to I potem jeszcze stanąłem na scenie i powiedziałem tak, robię to świetnie. I wy też możecie. No, a co, nie? Poznałem tam też niesamowite osoby, kolejnych niesamowitych nauczycieli, z którymi kontakt trzymamy razem cały czas, między innymi Karolinę, z którą teraz właśnie jeździmy w różne miejsca i konferencje, także pozdrawiam Cię, Karolina. Karolina Antkowiak oczywiście, żeby nie było niejasności. Panią, uwaga, paniinformatyk.pl. Wpadajcie na jej stronę, specem od drukarek 3D i uczy świetnej informatyki. Szkoda, że nie miałem takiej nauczycielki informatyki, pewnie bym umiał lepiej. A ja robiłem w Paincie domki. Też pewnie robiliście. No nic, to. Każdy musiał się uczyć informatyki taką, jaką miał. A jeszcze miałem czarno-białe monitory wtedy. A w ogóle jeszcze byłem na czasie dyskietek. A jeszcze wtedy w ogóle nie było Windowsa, tylko był Norton Commander i DOS w sensie taki. A wy nie pamiętacie. Dobra, jedziemy dalej. Październik. Jesteśmy na tej konferencji. W ogóle konferencja się skończyła, a ja tego samego dnia nie zdążę wrócić tutaj do domu, to musiałem jeszcze z Warszawy sobie załatwić osobę dzięki Janusz, która pozwoli mi gdzieś u siebie w biurze streamować webinar, ponieważ okazało się, że dostałem też zaproszenie na to, żeby uczestniczyć i tworzyć webinar online. Była taka akcja EduMoc Online, już drugi raz, organizowana przez Super Belfrów, między innymi przez Martę i Agnieszkę. Pozdrawiam Was dziewczyny i one zaprosiły mnie do tego, żebym miał swój czas na takim całodniowym webinarze, gdzie opowiedziałem o tym. Tytuł był taki, coś mi tu kręcisz, czyli jak zostać nauczycielem z YouTube'a, gdzie opowiadałem właśnie o tym, jaka była moja droga od do tego momentu. I ponoć to się fajnie oglądało i fajnie się przyjęło. Także były dobre komentarze. Dzięki dziewczyny za zaproszenie. To było fajne dla mnie przeżycie. Mówić dla nauczycieli, a nie cały czas dla uczniów. W październiku ukazał się artykuł o tym, co i jak robię z uczniami, o tym, kim jest pan Belfer, o tym, jak działa szkolne koło filmowe. Wiecie, fajnie jest sobie obejrzeć 4 strony artykułu o sobie, nie? Więc zapraszam Cię, jak będziesz chciał sobie poszukać gdzieś tam, to może u Ciebie w bibliotece też jest taka gazeta TIK w edukacji. Poszukaj sobie wydania jesień 2017, właśnie październik, chyba wrzesień, październik bodajże 2017, tam znajdziesz ten artykuł. Kolejna sprawa, która wydarzyła się w październiku, to moja koleżanka Super Belfrów, Marta Florkiewicz-Borkowska, którą serdecznie pozdrawiam, została wybrana nauczycielem roku 2017. I to bardzo zasłużenie, bo jak obserwowałem to, co ona robi, to niesamowita kobieta, także robi niesamowite projekty ze swoimi uczniami, inspiruje ich. Dla mnie też zresztą inspiruje, myślę, że wielu nauczycieli też inspiruje, także
Brawo, Marta. Zasłużona nagroda jak najbardziej. Kolejna sprawa, która wydarzyła się w październiku, to zaktualizowałem dalej swoją stronę i dodałem na niej trochę quizletów. Quizlety to są takie interaktywne zadania z chemii, między innymi układ okresowy pierwiastków, kwas, wodorotlenki itd., itd. Także wpadaj sobie na stronę, zobacz, że możesz na telefonie sobie pograć w gry i przy okazji się uczyć. Są to gry jakieś tam karciane. Zobacz po prostu, co tam dla Ciebie przygotowałam. I myślę, że to będę rozwijał cały czas, bo nie dość, że to moim uczniom się podobało. Na lekcjach mogli zrobić sobie takie małe zawody, kto pierwszy, było podzielone na drużyny, ale myślę, że ty u siebie w domu też możesz z tego spokojnie korzystać po to, żeby uczyć się w wygodny i fajny sposób. No, październik był mega intensywnym miesiącem. Po konferencji Microsoftu, po wielu kontaktach z różnymi osobami, a kontakty są bardzo ważne, bo dzięki temu można różne rzeczy załatwić. Udało mi się również dla moich uczniów załatwić dostęp do takich fajnych narzędzi jak Ozoboty, roboty Edisona, na których mogli uczyć się programowania. I dodatkowo mamy też dostęp do platformy landingi.pl, gdzie uczniowie mogą tworzyć swoje, dosyć prostą metodą, swoje własne strony internetowe, bo chciałem ich nauczyć, że warto wykorzystywać nowoczesne media do tego, żeby opowiadać, czym się zajmuje dana osoba, czy w ogóle tworzyć różnego rodzaju takie wirtualne wizytówki swojej pasji itd., itd. Dodatkowa sprawa, która wydarzyła się również w październiku, to kolejna konferencja. Kolejna konferencja, na którą zostałem zaproszony i to była konferencja tym razem w Toruniu. Do Torunia pojechałem opowiadać trochę nietypowy temat dla nauczyciela, ale związany trochę z moją pasją filmowania, o tym, czy drony mają zastosowanie w edukacji. I morał jest taki, że nie mają, ale to nieważne. Ale przy okazji dronów muszę Wam opowiedzieć również też ważną historię, bo gdzieś w trakcie tego całego roku rozbiłem dwa razy swojego drona. Jeszcze właśnie czeka na to, żeby wysłać go do naprawy. Ale kolejna ważna sprawa jest taka, że zdałem bardzo trudny egzamin na licencję pilota dla dronów. Teoria może była do ogarnięcia, ale praktyka była dla mnie bardzo stresująca. Wreszcie poczułem się, może wreszcie albo znowu poczułem się trochę jak uczeń, poczułem się jak wy po tamtej stronie biurka, kiedy jak tak naprawdę stresujecie się, ja się nie stresowałem mojego egzaminatora, ale stresowałem się tego, że moje umiejętności są za małe na to, żeby zdać ten egzamin. Bardzo mi na tym zależało, bo czas na zdanie mi się kończył i bym musiał wszystko powtarzać. Więc walczyłem ze stresem, od dawna nie byłem tak zestresowany jak właśnie przed tymi egzaminami i wreszcie przypomniało mi się, jak to jest, słuchajcie, być znowu uczniem. Uczniem, który jest poddawany gdzieś tam stresowi egzaminom. Także to była bardzo cenna dla mnie lekcja, którą potem sobie jakby przeanalizowałem na zewnątrz, zobaczyłem, że faktycznie człowiek przestaje myśleć w pewnym stresie i przestaje kombinować w sensowny sposób. Także no, drony mnie wiele nauczyły. A poza tym to jest fajna przygoda i fajna zabawa. A listopad? Listopad mógłby z pozoru wyglądać na to, że niewiele się działo, jeżeli chodzi o pana Belfra. I fakt, trochę tak było, ponieważ akurat byłem wtedy zajęty tym, że kończyliśmy pewien 4-miesięczny projekt, który razem z przyjaciółmi Nikodemem, Gosią i Asią wprowadzaliśmy, który był tak naprawdę ogólnopolskim programem treningowym przygotowującym do, pierwszym w Polsce programem treningowym przygotowującym do startu w treningu, czy w biegu do Runmagedonu, takiego wiecie, biegu z przeszkodami. I akurat tam byłem odpowiedzialny za całą stronę technologiczną i ogarnienie całej platformy trenydoranmagedon.pl i to jakby zajęło mi bardzo dużo czasu, ale fajnie mechanizm działa, także jak kiedyś w przyszłości będziesz planował wystartować w Runmagedonie, to zapraszam Cię do trenowania z Nikodemem i z Asią, bo to są fachowcy, jeżeli chodzi o to. I w listopadzie pojawiła się bardzo ważna informacja. Pamiętacie, że jestem w tym programie Microsoftu i tam jest też taka akcja, że wśród tych wszystkich nauczycieli z całego świata, którzy są w tym programie, można zakwalifikować do takiej specjalnej konferencji E2, która odbywa się w różnych miejscach na świecie. W tym roku odbywa się właśnie w Singapurze, gdzie można spotkać się z wieloma nauczycielami innowacyjnymi z całego świata. Tylko trzeba było właśnie kolejny jakby projekt i aplikować. I ponieważ pojawiła się taka okazja, jak wiecie dobrze, że ja z okazji gdzieś tam korzystam, no to stworzyłem projekt, który wysłałem, jeżeli stwierdziło, że jest ok, i wybrali go jako jeden, który został wybrany wśród, uwaga, trzech w Polsce, tak? Także trzy takie osoby, ja, Oktawia i Karolina Antkowia, którą już znacie, pojedziemy sobie już za miesiąc, w sumie niecały miesiąc do Singapuru na taką międzynarodową konferencję. Dla mnie to jest niesamowite, spotkać nauczycieli z całego świata i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, jak oni pracują i wrócić z inspiracją od nich, a może inspirować ich. Także wow, fantastycznie, już niedługo. Singapur będzie nasz! W listopadzie również przyszła do mnie taka duża paczka. Paczka z greenskinem. Greenskin chciałem wykorzystać do materiałów edukacyjnych, a między innymi jeden już nagrałem, tylko że został zbanowany przez moją żonę i powiedziała, że tego do internetu nie wypuścisz. No i faktycznie musiałem jej posłuchać, bo żony trzeba słuchać i niestety tego do internetu nie wypuściłem. Muszę to dopracować i dopiero wtedy będę gotowy Wam pokazać. A na ten moment gdzieś tam leży sobie na dysku. Może kiedyś. W takich, wiecie, materiałach bardzo tajnych, schowanych. Może się pojawi, ale na razie jeszcze nie jestem na to gotów. No, także to był listopad. W grudniu, moi drodzy,
Na samym początku grudnia miałem niesamowitą możliwość otwierania 9. zlotu innowacyjnych nauczycieli. Kolejnej konferencji, na którą zostałem zaproszony i tam ją po prostu otwierałem. Czyli pierwsze wystąpienie było moje, gdzie mogłem opowiedzieć nauczycielom, ponad 200 nauczycielom zebranym na sali, co to znaczy być nauczycielem 2.0. Opowiedziałem im właśnie moją drogę, moją historię, jak się rozwijałem, jakie były kamienie milowe w moim rozwoju, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło i jak to jest być zupełnie innym nauczycielem w ciągu tak naprawdę niecałego roku i jak to jest w ogóle chcieć się bawić w nauczycielstwo jeszcze bardziej, mimo tego, że jest wiele przeszkód takiego dnia codziennego, które nie pozwalają tego robić na 100%. I tak, opowiadałem o tym, inspirowałem innych i wtedy potem przy kawie sobie mogliśmy porozmawiać, jak to faktycznie wyglądało. Świetnie, uwielbiam te spotkania, także uwielbiam spotkania z nauczycielami, uwielbiam rozmowę z nimi, bo moi drodzy, jeżeli wy to oglądacie, koledzy i koleżanki, to pamiętajcie, że w was jest moc zmieniania świata. Naprawdę. Tylko trzeba po prostu wyjść z sali na zewnątrz, tak jak ja wyszedłem i dawać siebie i swoją wiedzę i swoje umiejętności innym, bo jest mnóstwo osób, które tego potrzebują, mnóstwo młodych osób. Was, drodzy uczniowie. Jest mnóstwo fantastycznych nauczycieli. Uwierzcie mi, znam wielu z nich. A jeszcze wielu nie znam. Wszystko przede mną. W grudniu również na prośbę, w sumie, no na prośbę można powiedzieć, Sylwka, mojego kolegi właśnie Superbelfrów, zorganizowałem po raz pierwszy lekcję przez Skype'a, gdzie połączyliśmy się ze szkołą podstawową w Skarżysko-Kamiennej i tam opowiedziałem im przez Skype'a, jednocześnie również mojej klasie, która siedziała i oglądała, jak ta transmisja wygląda. Opowiedziałem im o historii obiegu materii w świecie od wielkiego wybuchu, jak nasz Henio, mały atom wodoru sobie podróżuje i zmienia tylko związki chemiczne, w których gdzieś tam istnieje. I dodatkowo była też seria bardzo ciekawych eksperymentów. A propos eksperymentów, to również w grudniu pojawił się pierwszy odcinek, pewnie nie ostatni, pierwszy odcinek z serii właśnie Eksperymenty pana Belfra, gdzie można sobie zobaczyć, w jaki sposób gwałtownie reaguje sód z wodą, tworząc wodorotlenek sodu, a przy okazji wydziela się wodór. Także polecam wam ten filmik, a takich filmików pewnie będzie więcej. W grudniu również pękł, uwaga, 1 000 000 minut z moimi filmikami na YouTubie. 1 000 000 minut to bardzo dużo dni ciągłego oglądania. To jest też ponad 100 tysięcy wyświetleń i pękło też chyba ponad 6 tysięcy subów. Na tą chwilę jest ponad 6800, także YouTube się cały czas rozwija. Na ten moment w ogóle, bo to było w grudniu, a na ten moment jest luty i już jest 1 500 000 minut wyświetleń i 150 tysięcy wyświetleń. 1 500 000 minut, tak, oglądania filmików i 150 tysięcy wyświetleń. Jak już podsumowujemy sobie YouTube, to od razu uwaga, tam jest też prawie 2000 komentarzy. Ponad 8 tysięcy pozytywnych łapek w górę i tylko 220 łapek w dół. Także dziękuję wam bardzo, liczę na więcej subskrypcji, bo pamiętacie, srebrny guzik gdzieś tutaj powinien stać, a czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Mogę mieć? Mogę mieć. Także jeszcze przed nami długa droga, ale myślę, że to się kiedyś uda. Także do 100 tysięcy musimy dobić wszyscy razem. Dobra, to był grudzień. W grudniu jeszcze, moi drodzy, wydarzyło się tak, że miałem okazję przeszkolić kilka osób z social media, czyli z tego, co ja się nauczyłem z tej mojej drogi, żeby innym opowiedzieć, no, jak się obsługuje Instagrama, Facebooka, Twittera i jakie treści tam się umieszcza. Dla mnie kolejne dwudniowe takie szkolenie poprowadziłem, także niesamowite, niesamowita możliwość mówienia o czymś innym niż mówię w szkole na co dzień, więc uczenie dorosłych jest rzeczą, którą uwielbiam też, bo oni chcą się też uczyć. Nie tylko młodzi, ale dorośli też chcą się uczyć, nawet całkiem nieźle i całkiem są do tego zmotywowani. Potem przyszedł sobie styczeń. W styczniu było trochę odpoczynku, ale założyłem sobie, że trzeba wrócić do live'ów, no bo przerwa była bardzo długa, bo jak widzieliście, intensywnie pracowałem na różnych innych płaszczyznach i w styczniu pojawił się live z Moli już dla szkoły średniej. Sobie wymyśliłem, że zrobię taki właśnie z zadaniem z molami. Być może będzie tobie potrzebny teraz albo w przyszłości, więc możesz wpaść sobie. To jest jeden z serii tych właśnie kolejnych materiałów. No i mamy już luty. Luty zaczął się feriami, a w ferie wystartowałem sobie z moimi 6 uczniami ze szkolnego koła filmowego do Finlandii, gdzie zostaliśmy zaproszeni do tamtejszej szkoły i mogliśmy sobie ją pozwiedzać, co było niesamowitym wrażeniem i też o tym opowiem. Trasa była co prawda straszna, 36 godzin do 24 godziny z powrotem, ale warto było. W styczniu też, o czym zapomniałem ci powiedzieć, w styczniu również był chyba pierwszy odcinek vloga, którego umieściłem i te vlogi pewnie będą wracały. Między innymi będzie vlog z właśnie Finlandii. Tylko to wszystko potrzeba czasu na to, żeby to zmontować i tego czasu jest zawsze za mało. Także tak wyglądał, moi drodzy, rok.
rok bycia panem Belfrem. Sami ocencie, czy działo się mało, czy działo się dużo. Weźcie z tego dla siebie jak najwięcej. Jak oglądaliście filmik od początku, to wiecie, że to był wynik ciężkiej pracy, korzystania z szans, które się pojawiły na drodze i nie rezygnowania z nich, nie poddawania się. Bo tam, gdzie inni mówią, że to jest trudne, to ja zaczynam się tematem interesować. A tam, gdzie mówią, że to jest niemożliwe, to wiem, że muszę tego tematu spróbować. Więc ja po prostu tak funkcjonuję i wyzwania mnie motywują do tego, żeby sprawdzić, czy to wyzwanie jest dla mnie naprawdę prawdziwym wyzwaniem, czy mnie pokonało, czy ja pokonam to wyzwanie. Na tę chwilę jestem zajarany działaniem. Uwielbiam działać i zapraszam Cię do tego, żebyś poczuł w ogóle, jak to jest. Być, robić i w ogóle funkcjonować fantastycznie. Jakie są zalety tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku? Moi drodzy, przede wszystkim ludzie, których poznałem. To są niesamowite osoby, słuchajcie, niesamowite osoby, które poznałem, nauczyciele i nie tylko, do których mogę sobie zadzwonić, napisać, pogadać, jak mam jakiś problem, możemy się wymienić doświadczeniami. To dopiero wybuchnie, tak naprawdę coś czuję, że możemy robić niesamowite projekty. Mogę się dzielić z Wami wiedzą, z Wami nauczycielami, z Wami uczniami. Mogę różne rzeczy testować, żeby Wam pokazywać, bo czemu nie? Czemu to nie można w ten sposób też współpracować? Mogę mówić Wam, co się udaje, co się nie udaje. Więc to w ogóle jest dopiero początek takiej bardzo poważnej drogi. Co jeszcze? Ogromna motywacja. To, że piszecie mi komentarze, które są naprawdę w większości przypadków bardzo pozytywne i wspierające. I wiadomości na fejsie, i maile. I nauczyciele to piszą, i uczniowie, że bardzo im pomaga. Mało tego, nawet rodzice uczniów piszą, że dziękujemy bardzo za pomoc naszym dzieciom. To jest dla mnie fantastyczne, to jest ta motywacja. To mnie inspiruje do działania, a inspiruje mnie do działania to też to, że ja mogę inspirować innych do działania. Jak na przykład na tych konferencjach nauczycielskich, gdzie mogę sobie stanąć przed nauczycielami i powiedzieć im: słuchajcie, nauczyciele, to są niesamowite osoby, naprawdę. I wy też jesteście niesamowici. I wy też możecie zacząć pokazywać światu wasze właśnie edumoce. Bo to, że tu jesteście na takiej konferencji, na przykład, tak jak mówię, to znaczy, że już chcecie zrobić coś więcej dla siebie i dla świata. Tylko teraz wystarczy po prostu to obrać, opakować ładnie i dać temu światu, żeby z tego czerpali. Także inspiruję po to, że jakby wierzę, że takich nauczycieli, którzy mogą was uczyć przez neta i dzielić wam i robić ten dobry content w internecie, nie tylko tam pranki i różne inne suchary, nie tylko Minecraft, jest sporo nas tutaj na świecie i nauczycielu, to jest, mówię do ciebie, wy zacznij to robić po prostu, uczniowie nas potrzebują, prawda? Prawda, uczniowie? I wy też, uczniowie, jak macie jakąś pasję, to zacznijcie o tym opowiadać. Nie tylko, nie powielajcie schematów. Stańcie się, znaczy, moim marzeniem jest to, żebyście byli producentami, a nie konsumentami. Żebyśmy wszyscy na świecie zaczęli więcej tworzyć, niż brać ze świata. I wtedy jest lepiej. Bo jak coś tworzysz, to musisz być jeszcze lepszy. I sam się rozwijasz w tym wszystkim. Także ten samorozwój jest dla mnie mega motywujący. No i na koniec, słuchajcie, mam dla was naprawdę bombę. Mam nadzieję, że to się wszystko uda, bo jak już dmuchałem sobie świeczkę, zmucham jeszcze raz. A co to? Zmuchnę jeszcze raz. Uwaga. Tak, na koniec mam świeczuszkę. Możemy zdmuchnąć jeszcze raz wspólnie. Mam takie małe marzenie, wiecie. Zaczynam tworzyć taki nowe miejsce w internecie. Nowe miejsce, w którym będziemy zbierać wszystkie takie lekcje interaktywne na różny sposób, tak? Takie YouTube'owe lekcje, czy tekstowe lekcje, coś, co Wam pozwala się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Gdzie będziemy tworzyć podcasty, my nauczyciele, być może Wy uczniowie też, że stworzymy sobie takie miejsce, w którym będziemy się dzielili swoimi wiedzą, umiejętnościami, swoimi pasjami, swoimi talentami. I to miejsce zaczyna już żyć, będzie potrzebowało Twojej pomocy i nazywa się lekcjewsieci.pl. I to jest miejsce, do którego Cię zapraszam, bo to jest kraina, w której właśnie będziemy razem tworzyli treści edukacyjne z każdego przedmiotu, zbierać to, co już jest, tak żeby wszystko było w jednym miejscu, łatwe do znalezienia. To będzie Twój interaktywny zeszyt do lekcji, do pasji, do rozwoju. I zapraszam Ciebie, nauczycielu, i Ciebie, uczniu, do tworzenia razem ze mną tego. I wbijaj już dzisiaj na stronę lekcjewsieci.pl. Nowy ogólnopolski projekt nauczycieli i uczniów, zbierający wszystko, co może Was uczyć w sieci najwyższej jakości. Moim marzeniem jest to, żeby to się naprawdę udało. To teraz już wiesz, jaka była moja droga w ciągu ostatniego roku do tego miejsca, w którym jestem dziś. Ja jestem z niej strasznie dumny i zapraszam Cię do tej przygody, bo to jest naprawdę niesamowicie. Tu się tak dużo dzieje, poznajesz ludzi, rozwijasz się, nie chcesz się cofać, tworzysz dobry internet. Tu jest dobrze. Zostaw mi komentarz, co zostało w Twojej głowie po tym filmie, co zrobisz ze swoim czasem, wykorzystaj go na maksa i czerp od innych. Inspiruj się innymi, lepszymi od siebie. Idź w górę, a nie w dół. I niech Twój kolejny rok będzie niesamowitą przygodą rozwojową, poznawczą, edukacyjną, nie wiem,
każdą stronę idź. Życzę Ci tego. Sobie życzę, Tobie życzę. Nie mam pojęcia, jaki będzie przyszły rok, ale wydaje mi się, że będzie jeszcze mocniejszy niż ten, który mi jest za nami, ponieważ wszystko na to wskazuje, że będą przede mną jeszcze większe projekty i będzie się działo jeszcze więcej, więc to był dobry rok. To był naprawdę fantastyczny rok. Nie żałuję ani minuty z tego roku. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia. Cześć. Z tej strony mówił Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Narka.